Cześć. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie nieco inaczej niż zwykle, dlatego że nie przedstawię historii konkretnego typu samolotu, ale historię konkretnego egzemplarza, który miałem okazję z bliska obejrzeć, posiedzieć w nim, porozmawiać z właścicielem i wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. A samolotem tym jest Oster Mark 6A. Generalnie Taylorcraft Oster to był samolot opracowany w 1939 roku dla potrzeb wojska jako taki górnopłat niewielkich prędkości, łatwy w pilotażu, samolot obserwacyjny, łącznikowy. One były produkowane przez kilka lat, były różne wersje silnikowe i służyły w armii brytyjskiej głównie do 1957 chyba roku, gdzieś do końca lat 50. Ten samolot był wykorzystywany w wojsku do roli, jaką było korygowanie ognia artylerii. Taka funkcja wtedy była. To był taki latający punkt obserwacyjny. Samolot, z którego była bardzo dobra widoczność na wszystkie możliwe kierunki. On nie był uzbrojony, był opancerzony płytami od spodu, żeby bardziej chronić załogę przed ogniem z ziemi. I korygowano ogień artylerii za pośrednictwem łączności radiowej. Taka funkcja była na lądzie. Ale również, co ciekawe, takie samoloty były wykorzystywane w lotnictwie marynarki wojennej. Tutaj sztandarowym przykładem są samoloty, które korygowały ogniem czołowego japońskiego pancernika Yamato. One były tam niezbędne, dlatego że siła ognia tego pancernika była tak wielka, że on strzelał poza horyzont. W związku z czym nie było żadnej możliwości optycznego celowania. Korygowano ogień z samolotów, które z tego właśnie pancernika startowały. A jeszcze wcześniej stosowano taką technologię, że działa miały trzy lufy. Jedną z nich kierowano tam, gdzie chciano, żeby pocisk trafił, drugą trochę bliżej, a trzecią trochę dalej. No ale tutaj wracamy do naszego tematu samolotu, który służył do korygowania ognia artylerii. Co ciekawe, te samoloty Taylorcraft Oster były wykorzystywane również przez lotników polskich. To był samolot na tyle łatwy w pilotażu, że kiedy formowano jednostkę, to był 663 Dywizjon Artylerii, wybrano oficerów artylerii i przeszkolono ich do pilotażu samolotu. Następnie brali oni udział właśnie w charakterze obserwatora, znając się również na sztuce walki artyleryjskiej, brali udział w walkach. Ten dywizjon brał udział w walkach na froncie włoskim, głównie w walkach o Bolonię, no, które miały miejsce w zasadzie 2 tygodnie przed oficjalnym zakończeniem II wojny światowej. Tyle tytułem wstępu, a teraz samolot, o którym chcę opowiedzieć. To jest jeden z najszerzej podróżujących po świecie Osterów, Oster Mark 6A, o numerach rejestracyjnych Golf Alfa Papa Romeo Oscar. Ten samolot został zbudowany w 1952 roku i użytkowany był początkowo przez RAF. Był używany w czasie wojny w Korei, gdzie latał jako korygujący ogień artylerii samolot. Tutaj są zdjęcia z tego okresu. I co ciekawe, pilot nie ma słuchawek, mimo że w tym samolocie było dość głośno, dlatego że on porozumiewał się z artylerią za pośrednictwem takiego radia VHF. Ono było bardzo duże i w zasadzie zajmowało całe miejsce, na którym dzisiaj jest prawy fotel. Przez takie normalne radio pilot się komunikował, a samolot ten był dwumiejscowy, mógł zabrać również drugiego członka załogi, który siedział na fotelu bokiem do kierunku lotu i znajdował się za tą dużą radiostacją. Po powrocie z wojny koreańskiej samolot ten został przemalowany w kamuflaż pustynny i został wysłany do Portsidu, gdzie miał latać tam w okolicy Cypru w czasie kryzysu sueskiego. Natomiast samolot ten został tam przetransportowany statkiem, ale nie został wyładowany, ponieważ sytuacja taktyczna była taka, że uznano, że nie ma konieczności używania tego samolotu. Tak więc dotarł do Portsidu i tam przeczekał działania wojenne. Kryzys sueski był w 1956 roku. Po zakończeniu służby wojskowej samolot ten został odkupiony przez pilota wojskowego, który tym samolotem latał. On się nazywał Alan Wheeler. Tutaj nawet w samolocie do tej pory jest tabliczka upamiętniająca czas, kiedy on ten samolot prywatnie użytkował. Został on przemalowany z barw wojskowych na srebrno, tak jak to widzimy do tej pory. Pozbawiony tej dużej radiostacji, wyposażony w drugie siedzenie, używany był przez Alana Wheelera przez 21 lat do jego śmierci. Następnie wdowa po Alanie Wheelerze sprzedała ten samolot właścicielowi do Stanów Zjednoczonych,
W Stanach Zjednoczonych ten samolot latał przez kolejnych 25 lat i tutaj są też ciekawe zdjęcia z jego amerykańskiej przygody. Widzimy niski lot widokowy wzdłuż rzeki Hudson. Oczywiście dzisiaj rzecz nie do pomyślenia, ale wtedy była taka możliwość, był otwarty korytarz, można było samolotem lotnictwa ogólnego General Aviation wykonać sobie taki lot wzdłuż rzeki Hudson. No i w Stanach ten samolot latał do roku 2009-30, kiedy to został odkupiony przez swoich obecnych właścicieli Adama i Heather Wankowskich, którzy sprowadzili samolot z powrotem do Wielkiej Brytanii i używają go jako samolot turystyczny, rodzinny, nie jedyny w ich kolekcji, no, który między innymi odwiedza Polskę i w czasie takiej wizyty tegorocznej miałem okazję ten samolot obejrzeć. Tutaj zapraszam teraz do obejrzenia szczegółów, jak ten samolot jest zbudowany, jak jest wyposażony i jaki panuje w nim bardzo taki klasyczny brytyjski klimat samolotu, coś jak w Tiger Mothie, przyrządy i wyposażenie od razu zdradza pochodzenie tego samolotu. Przede wszystkim widoczność z kabiny jest niesamowita, silnik jest rzędowy z wiszącymi cylindrami, więc nawet jeśli ten samolot stoi na ziemi, to cokolwiek z niego widać do przodu, mamy przeszklony dach, mamy przeszklony tył, więc gdziekolwiek się nie obejrzymy, widzimy ziemię, no musiało to być przy tych działaniach wojennych bardzo przydatne pilotom tego samolotu. Tablica przyrządów. Od razu widzimy przyrządy brytyjskie, w szczególności koordynator zakrętu, taki w wersji z dwoma strzałeczkami. Tutaj żyroskop był zasilany przepływem powietrza dzięki dyszy, która jest na zewnątrz kadłuba. Mamy charakterystyczny pionowy wskaźnik ciśnienia oleju, manetki sterowania przepustnicą, również rzecz no, bardzo klasyczna, bardzo ładna. I co ciekawe, ten samolot przerobiony jest obecnie na wersję dwusterową, ale drążek sterowy po stronie prawej musi być skrócony właśnie po to, żeby nie ocierał on, czy żeby ta to konsola tutaj z manetkami przepustnicy nie blokowała ruchu tego steru. Kapitalnym smaczkiem jest zegar czasowy, to jest zegarek drugowojenny z Messerschmitta 109. Mamy również klimatyczne przełączniki, na dole jest wybór zbiornika paliwa, a na tablicy przyrządów przełączniki iskrowników i również dźwignia podgrzewania gaźników. Podgrzew gaźników w tym samolocie musi być cały czas włączony. Nad głową pilota mamy korbkę, która jest trymerem steru wysokości. Zdaniem pilota jest to dosyć czuły przyrząd i bardzo ładny element wyposażenia. Mamy również kompas, taki wiszący, na który patrzy się przez odchylane lusterko. Tam można ustawić namiar, kurs, jak chcemy lecieć i prawie że jak przez radiokompas tym nawigować. Też jest to podobno bardzo wygodne do używania w locie. Mamy też wskaźniki poziomu paliwa, których generalnie nie widać w locie. To są takie okienka u nasady skrzydeł i tam trzeba zaświecić latarką i widać wskaźnik. Tam jest zegar wskazujący, nie widać bezpośrednio poziomu paliwa. We współczesnych samolotach wygląda to tak, jak tutaj pokazane na biało, natomiast i widać to w locie, natomiast w tym samolocie możemy ten poziom sprawdzić jedynie na ziemi. No i również samolot ten jest wyposażony, co wszystkim polecam, nie tylko do samolotu, ale i do mieszkania, w czujnik tlenku węgla. Na dole między siedzeniami mamy dźwignię klap, ona jest tak umieszczona jak hamulec ręczny w samochodach, widać generalnie wszystkie popychacze, w ogóle w tym samolocie widać wszystkie popychacze i mechanizmy, które gdzieś tam idą do statecznika, dźwignie, które idą do sterownika, klapami. Dookoła kabiny są linki, przez które przenoszony jest za pośrednictwem takich krążków różnych i prowadnic napęd z drążka na lotki. Także bardzo widać ładnie, jak ten samolot pracuje w locie, jak jego przyrządy sterowe generalnie żyją. Na dole mamy również sterownicę nożną i hamulce kół. Koła są hamowane niezależnie, ale są hamowane tak, że naciskamy hamulec piętą, a nie palcami stopy, jak w większości współczesnych samolotów, więc jak ktoś jest przyzwyczajony do Cessny na przykład, no to też tutaj troszkę musi ten swój nawyk zmienić. Samolot ma trójkołowe podwozie, ono z racji tego, że ma ta wersja już większe śmigło niż samolot drugowojenny, to te podwozie przednie jest trochę wyższe. Mamy
kółko ogonowe, niesterowalne i samolot generalnie zdaniem pana Adama jest łatwy w pilotażu, pod warunkiem, że znamy specyfikę startu i lądowania samolotu z kołem ogonowym, no, którego tu utrzymanie kierunku na starcie i sadzanie go na 2-3 punkty, no to też jest trochę inna szkoła niż w samolocie z kołem przednim, jakie to samoloty obecnie w lotnictwie ogólnym dominują. Samolot zasilany jest czterocylindrowym rzędowym silnikiem w układzie wiszącym, to jest de Havilland Gypsy Major 10. Ten silnik wykonany był w Stanach Zjednoczonych, w Stanach tutaj lubi się chrom, zatem popychacze w tym silniku są chromowane, mimo że generalnie ich nie widać. Taki dosyć mamy tutaj ciekawy detal. Ten silnik jest dosyć głośny, mimo że jest on wyposażony w tłumik, a pilot lata w słuchawkach z aktywnym tłumieniem hałasu, więc trzeba sobie teraz wyobrazić, jak głośno miał Skarżyński w RWD, gdzie nie było tłumika, a jedynie dodatkowe wygłuszenie kabiny, a samolot ten był zasilany silnikami, no generalnie z tej samej rodziny. Właściciel jest bardzo dumny z tego, że ten silnik nie cieknie. Pierwsza rzecz, która była po otwarciu maski, no to było, że nie widać tu nigdzie oleju. Jest on z tego bardzo dumny, ponieważ te silniki potrafią brać olej, potrafią cieknąć i doprowadzenie ich do porządnego stanu wymaga troski. Ten egzemplarz jest bardzo zadbany, czysty, ładny, nie cieknie. Widać zresztą, jak ten silnik się prezentuje. I co ciekawe, żebym mógł zrobić zdjęcia tego silnika, no to jego tu okapotowanie zostało otwarte oryginalnie. Narzędziem, takim śrubokrętem właśnie do otwierania maski tego silnika. No, bardzo lubię patrzeć na takie rzeczy. No i na koniec jeszcze kilka detali z konstrukcji tego samolotu. Tutaj mamy punkty do spuszczania próbki paliwa przed lotem. Mamy wzierniki, które są zamykane zamkami. Mamy lusterko na płacie, ono służy do patrzenia się do tyłu na szybowiec, bo ten samolot również był wykorzystywany jako holownik. Nie wiem, czy ten egzemplarz, ale ten typ zdecydowanie tak. Mamy tutaj pod skrzydłem takie widełki, które blokują drzwi w pozycji otwartej. No i ciekawą sprawą jest również wyklepany ręcznie z miedzi kołpaczek śmigła, który został specjalnie do tego samolotu zrobiony. Tutaj nie pamiętam szczegółów historii, ale on następnie został zdjęty przez jednego właściciela i kiedy obecni właściciele kupili samolot, no to udało im się osobno pozyskać ten kołpaczek, który wrócił na swoje miejsce i też się tutaj nam ładnie prezentuje w tym klasycznym, bardzo ciekawym samolocie. Ja ze swojej strony dziękuję Adamowi i Heder za pokazanie mi tego samolotu, za ugoszczenie mnie na jego pokładzie. No wszystko mogłem zrobić, tylko nie polecieć tym samolotem. Byli zdziwieni tym, że ktoś jest tym zainteresowany, dlatego że w Anglii taki Oster to jest generalnie coś takiego jak u nas AN2. No jest samolot i okej, ale specjalnie tam nikt na niego nie zwraca uwagi. No a u nas w Polsce jednak jest to spora ciekawostka. Pierwszy raz miałem z nim do czynienia tak z bliska, chociaż mamy też egzemplarz w Polsce, który lata. No i wiele samolotów, tych tulaków czy ultralekkich, jest wzorowanych na Osterze i również na tym malowaniu naszego dywizjonu artyleryjskiego z II wojny światowej. Życzę właścicielom, żeby ich samolot jak najdłużej cieszył ich i cieszył miłośników lotnictwa takich jak my. Dziękuję za jego udostępnienie. No a z Wami widzimy się w kolejnym odcinku Zabytków Nieba, gdzie również jakieś ciekawe konstrukcje lotnicze będą się pojawiać. Do zobaczenia, cześć!